Siemka, witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy prosty, ale bardzo smaczny sos burgerowy. Najważniejsze tutaj będzie zachowanie odpowiednich proporcji. Do 4 łyżek ulubionego majonezu dodaję 2 pełne łyżki ketchupu, też ulubionego. Może być pikantny oczywiście. Troszeczkę zamieszam. Jeden średni ząbek czosnku wyciskam do sosu. Teraz do sosu powędruje jeden ogórek korniszonek. Ścieram go na takiej tarce. Jeszcze raz wszystko mieszam, żeby składniki dobrze się połączyły. Teraz odrobina świeżo zmielonego pieprzu i dla ostrości 2 kawałeczki jalapeno. Siekam je bardzo drobno i dodaję do sosu. Wszystko jeszcze raz dokładnie mieszam. 20-30 sekund. Tak przygotowany sos najlepiej przechowywać w lodówce. Ja od razu próbuję. Robię sobie kanapeczkę. Chlebek. Do tego świeża sałata lodowa. Kawałeczek kurczaczka usmażonego. Na to świeży pomidorek. Piękny plasterek. I sos burgerowy, który właśnie zrobiliśmy. Dziękuję za wspólne gotowanie. Zapraszam do subskrypcji i życzę smacznego.